użytkownicy systemu Komarch Moje BR mogą w ramach internetowej wymiany dokumentów przekazywać do księgowego informacje o zakończeniu wprowadzania dokumentów w danym miesiącu. Księgowy na tej podstawie może rozpoczynać prace związane z jego rozliczeniem. Status informujący o terminie, jaki pozostał użytkownikowi na dostarczenie kompletu dokumentów do księgowego, widoczny jest w prawej części ekranu. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na zamknięcie miesiąca przed upływem terminu wskazanego przez biuro, zostanie dodatkowo poinformowany o tym, iż nie będzie w stanie samodzielnie dokonać jego ponownego otwarcia. Jeżeli w buforze znajdują się niezatwierdzone dokumenty, zostaniemy o tym poinformowani stosownym komunikatem, dzięki czemu możemy uniknąć potencjalnych problemów. W momencie, gdy miesiąc zostanie zamknięty, status naszego miesiąca ulegnie zmianie na zamknięty. W efekcie system nie pozwoli nam na wprowadzenie dokumentu do zamkniętego okresu. Miesiąc może zostać ponownie otwarty wyłącznie przez naszego księgowego. W momencie, gdy współpracujący z nami księgowy dokona rozliczenia i zamknięcia miesiąca, może przesłać bezpośrednio do aplikacji informacje o nowych płatnościach. Przejdźmy zatem do panelu Podatki i opłaty, gdyż to tutaj zobaczymy informacje o zobowiązaniach podatkowych przesłanych przez biuro rachunkowe. Widzimy, że wszystkie dane, które wysłało biuro, są widoczne na liście oraz że pogrupowane są one w czterech kategoriach: składki ZUS, podatek PIT, podatek VAT oraz usługi księgowe. Zobaczmy fakturę za usługi księgowe. Widzimy dane dotyczące płatności oraz możemy pobrać wydruk faktury, jeżeli biuro dołączyło taką informację. Otwórzmy jeszcze płatności dotyczące składek ZUS. Tutaj program przeniesie nas do formularza płatności, gdzie w danych można podejrzeć podmiot, numer rachunku bankowego oraz kwotę zobowiązania. Płatności dotyczące podatków PIT oraz VAT wyglądają analogicznie jak przedstawione dane dotyczące opłat do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.